Cześć moje drogie, dzisiaj będzie makijaż oka, bardzo prosty, banalnie prosty. Na pewno każdy z Was zrobi coś podobnego w domu. Dzisiaj zajmę się paletą, jedną ze trzech, które mam z Zoewy, to jest Carmen Melange i ta jest moją ulubioną, bo ma bardzo ciepłą, taką typową jesienną tonację. I moim zdaniem te kolorki są naprawdę bardzo fajne, zaraz wam je pokażę, tylko najpierw zaczniemy od opakowania. Są one bardzo cieniutkie, tekturowe, bardzo lekkie. Nie ma lusterka, dla mnie to jest akurat plus, bo każdy z nas ma 1 500 000 lusterek w domu, w pudrach, brązerach, w innych paletach, więc nie ma co tutaj psioczyć, a oczywiście lusterko wpływa na to, że cena jest znacznie wyższa za opakowanie, a ja sobie daruję lusterko, wolę mieć tańszą cenę i mieć super jakość cieni. Tutaj mamy 10 bardzo fajnych kolorków, jak widzicie. Wszystkie dziwane, wszystkie używane. Użyłam tej palety już od pewnego czasu i bardzo chętnie do niej wracam. Mamy tutaj tak, według mnie tu jest 3 kolory. Tutaj 2 na górze, 1 na dole. Takie satynowe. Ten niby on wygląda na satynkę, ale na oku bardziej wygląda matowo. No i tutaj dalej mamy pozostałe maty. Tutaj 2 mamy takie, powiedzmy szczerze, można je użyć na łuk brwiowy tutaj, o w to miejsce, tutaj pod brwiami, żeby troszeczkę rozjaśnić. I tutaj zależnie, jakie użyjemy. Jak jesteś bladziochem, to pod brwi, to w załamanie. Jak jesteś troszeczkę ciemniejsza, to odwrotnie, to pod brwi, a to by kącik wewnętrzny tutaj, żeby troszeczkę rozjaśnić. Tu mamy bardzo fajne kolory też przejściowe. Ten jest taki najchłodniejszy, taki najbardziej neutralny brązik. Tutaj mamy bardziej pomarańczowe, bardziej różowe. Ta cegiełka to też jest przepiękna, super, z bardzo zimnymi kolorami. Się łączy bardzo ładnie tak... ociepla, ożywia ten taki bardzo ciemny, mroczny makijaż, także rewelacja. No i ten, z tym mam trochę problem, bo on troszeczkę u mnie tworzy plamy, ale to jest może po prostu moja wina, bo nie potrafię go sobie ogarnąć, ale na niego też znalazłam sposób. Jak już sobie go nałożę i wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze prześwituje, to wystarczy zrobić tak i wtedy ten skóra się naciągnie, ten kolor jest tak bardziej widoczny, gdzie jest nałożony, gdzie nie. No i biorę inny pędzelek, pakuję, uzupełniam te dziury, blenduję i jest git i super, nie ma co narzekać. No i te 3 kolorki to mamy taki piękny, miedziany, tutaj mamy taki rose gold, no i tutaj piaskowe złoto, bardzo fajne, super się komponują, no i oczywiście też z różnymi chłodnymi tonacjami też możemy je połączyć w formie takiego akcentu i nałożone na coś mokrego, na korektor, bazę, Duraline, jakiś klej, no przepięknie wyglądają, tak jak widzicie, u mnie mocno się błyszczy, jeszcze kreska by się przydała, ale niestety moja budowa oka na to nie pozwala, bo wygląda to paskudnie, a te jaskółki wyglądają, jakby nie wiadomo skąd wyskoczyły, bo tutaj tego nie widać, przy rzęsach lekko się tam przyciemni, potem jaskółki, takie krzt, takie kreski, widełki, więc raczej sobie to daruję. No i widzicie, że ten kolor to jest po prostu przepiękny, to jest no mega, mega ładny kolorek i ogólnie tak opisując te kolory i konsystencje, one są dość pudrowe, nadają się do takiego budowania krycia, naprawdę jest to bardzo łatwe, bo jeśli chcesz tylko smuszkę koloru, no to nałożysz, super rozblendujesz, będzie smuszka koloru. Jeśli chcesz intensywność, dokładasz, blendujesz i tak kilka razy i uzyskasz naprawdę intensywny kolor. Nawet ten najjaśniejszy kolor będzie widoczny. Ja powiem szczerze, że ja go tutaj widzę. On jest oczywiście zblendowany z tym ciemniejszym i jest rewelacja, nie ma się go tutaj co czepiać. Nie osypują się tak bardzo, poza chyba tym najciemniejszym, ale te ciemne kolory mają to już po prostu wpisane w siebie, że one się lubią osypać. Jeśli będziemy zbyt agresywnie szurować, będziemy drapać te cienie, to oczywiście one się będą osypać. I co zauważyłam, że na przykład te jasne kolory, jak mamy, jest ich trochę więcej na pędzlu i zaczynamy takie kółeczka kręcić, to tak się pylą bardzo mocno i to wygląda tak, jakbyśmy blendowały z prędkością światła i po prostu aż się dym jest pod pędzlu. Także to jest dość takie zabawne. Nie wiem, co tam jeszcze chciałybyście wiedzieć na temat tych cieni. Cena to jest chyba... wydaje mi się około 90 zł plus minus w Sephorze. No jak masz zniżkę tam 10, 15 czy 20% to wychodzi jeszcze taniej. I tak powiem szczerze, że ja lubię te cienie. Te, które kupiłam, te 3 palety są fajne, ale ta najbardziej mi pasuje, bo ta kolorystyka jest taka naprawdę bardzo ciepła, bardzo jesienna, czyli taka moja. Jakieś pytania macie, piszcie śmiało. Teraz Was zapraszam na drugą część, bardziej praktyczną. Zobaczycie, jak wykona ten makijaż banalnie prosty. Na pewno odwzorujesz ze swoimi cieniami bez większych problemów. Życzę Wam już miłego oglądania.
I jedziemy z tematem. Zacznę może od tych dwóch najjaśniejszych kolorów. Tak, ten pójdzie na łuk brwiowy, tutaj o, w to miejsce najwyżej, ten troszeczkę niżej, bliżej załamania, żeby tam troszeczkę tą bazę, którą użyłam, to jest ta z The Balm Put a Lip On It, bardzo trudna nazwa jak na mnie na dzień dzisiejszy, żeby tak wszystko się nie kleiło, żeby plamy się nie zrobiły i tak naprawdę bardzo szybko dużym pędzlem z Zoe numer 227, da się to fajnie zrobić i tak o, rach, ciach, ciach, na jedną, na drugą stronę. Widzicie, ten kolor jest widoczny, nie? Właśnie, to jest dobra pigmentacja, nie ma się co tutaj czepiać. I tej bazy naprawdę dałam bardzo mało, bo ja nie lubię dać taką większą ilość, ponieważ niestety to w późniejszych godzinach troszeczkę odbija się tak na źle. Tak lubi się coś zrolować, coś tam dziwnie poukładać i dlatego mniejsza ilość to wydaje mi się, że lepszy efekt daje. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak tam u Was, czy faktycznie musicie to tak zagruntować, że no, żadna siła tego nie ruszy. Macie taką tłustą no, bazę w formie właśnie skóry, że żaden dzień bez jakiejś tam pomocy nie przetrwa, no to niestety no trzeba sobie pomóc i tam chyba wiele osób stosuje taki trik na bazę, stosuje się jeszcze korektor taki dość matowy, na przykład ten Collection czy Prolongwear, coś właśnie z tych korektorów i dzięki temu mają naprawdę taką bazę, że no jak to mówią, na mur beton, wszystko jest tam już tak zabezpieczone, że nic nie ruszy. I muszę przyznać, że ja ostatnio próbowałam ten trik na, nie na sobie, tylko na takiej dziewczynie, którą malowałam i powiem szczerze, że podobno makijaż się trzymał do rana i nic go tam nie ruszyło, także warto spróbować, ale nie przed wielką imprezą, troszeczkę wcześniej, żeby potem jakiegoś klopsa nie było. Dobra, nałożone. Ja jeszcze tutaj sobie to poprawię tam, gdzie trzeba, tak z bliska, żeby Wam tutaj nie wchodzić bardzo blisko przed oczy. I później sobie rzucę na całą powiekę. Będę robić zupełnie poza standardami różnych youtuberek. Rzucę sobie ten ciemniejszy, taki miedziany kolorek na całą powiekę i potem rzucę coś jeszcze takiego bardziej matowego, może ten i zobaczymy co to wyjdzie, żeby takie ładne przejście było, żeby nie było tego odcięcia między błyskiem a matem. Zobaczymy jak to wyjdzie. I zmieniłam sobie pędzelek na taki bardziej płaski. I to jest z Glam Shopu, Glam Brush numer 0113. I tak jak powiedziałam, ten ciemniejszy taki kolorek błyszczący, nabieram sobie go i tak staram się nie szurować, tylko wciskać ten pędzel w ten cień, żeby uniknąć jak największego osypania. Nie mniejszego, odwrotnie. I tak sobie tutaj ten cień ładnie też wcisnę w skórę, aby nie uciekło mi gdzieś tutaj poniżej na policzki i tak widzę, że się nawet nie osypuje. Jest ok, bo w innym wypadku myślę, żebym się sama przyczyniła do tego osypywania i potem mogłabym narzekać na ten cień, że jest do bani, bo większa część ląduje na policzku. Raczej chyba nikt tego by nie chciał. I tutaj na całą powierzchnię prawie tylko wewnętrzny kącik sobie zostawię. I wklepuję go tutaj jeszcze tak dla pewności, żeby mi tam nic nie zostało niepokryte. I na dolną powiekę użyję sobie najpierw tego jaśniejszego cienia i potem w zewnętrzny tutaj kącik wpakuję ten takim małym pędzelkiem Zoe 230 i na czubeczek napakuję troszeczkę więcej i w formie takiego wklepywania, moim zdaniem to chyba lepiej się sprawdza niż takie od razu rozcieranie, bo wtedy mamy możliwość tak wpakować ten cień tak bardzo blisko skóry i roznieść go jak najdalej i potem możemy rozetrzeć i wtedy moim zdaniem unikamy tego osypywania i sprawdziłam to też na takich ciemnych kolorach z brokatami i faktycznie to się sprawdza i mamy troszeczkę taką większą kontrolę, no i możemy
dodać takiej intensywności kolorów, bo jest go, tego cienia jest więcej na powiece i wtedy będzie go widać i wydaje mi się, że nie trzeba tak często dokładać, rozcierać, dokładać, chyba że po prostu mamy cienie bardzo mocno napigmentowane, które podczas blendowania się jednak rozciągają bardzo mocno, no to wtedy to się nie sprawdzi, ale przy tych to jest tak najbardziej ta technika mile widziana. No i teraz ten ciemniejszy, ten tutaj cień pakuję sobie tutaj w zewnętrzny kącik. Nie chcę bardzo tutaj ciemnego makijażu dzisiaj robić, bo to jest makijaż dzienny i jadę do miasta po raz kolejny i dzisiaj znowu się chmurzy, znowu będzie padać i będzie lipa i znowu zmoknę jak wczoraj. Wczoraj byłam na Śliwkach mojej sąsiadki, było bardzo przyjemnie, po takim naprawdę intensywnym deszczu poszłyśmy zbierać z mamą śliwki i wierzcie mi, że każde dotknięcie krzaka, nie krzaka, może tego gałęzi, to wiązało się z tym, że woda się lała dosłownie w bluzę po rękach. Było to dość nieprzyjemne, bo zmokłam i było mi potem trochę zimno, ale śliwki były pyszne i będą kompoty. Będzie super. Tak, u nas dużo kompotów się robi i dużo się takich właśnie swoich przetworów zjada. Od pomidorów po właśnie śliwki. Także to jest super. Dobrze, dolna powieka już prawie gotowa i jeszcze poszukam sobie, tylko nie wiem, czy mam taki mały pędzelek, a nie, znalazłam z The Dairy Techniques, taki naprawdę malusieńki i ten jasny, najjaśniejszy cień jeszcze wpakuję tutaj właśnie na dolną powiekę, żeby to oko było takie bardziej otwarte, jaśniejsze, weselsze i nie musi tutaj być nic błyszczącego, wystarczy dużo jaśniejszy cień od naszej skóry i też to zrobi to samo. Nie każdy lubi błyskotki. Czasem mat też jest fajny, elegancki na miasto. W ciągu dnia nie musimy mieć aż tyle błysku. Dobra, to już mamy zrobione. Nie daję tego najciemniejszego cienia, bo tak myślałam o nim, ale on jednak zrobi trochę wieczorowy efekt, a chciałam, żeby to było w takiej ciepłej tonacji, w takim stylu dziennego makijażu i na rzęsy rzucę sobie, no chodź tutaj. Dam sobie taki duet z Benefit, Day or Real, to jest baza i tusz. I muszę przyznać, że jest to dość ciekawy duet. Razem naprawdę fajnie wyglądają. Na usta sobie rzucę taką pomadkę w płynie z serii Pro Longwear Lip Gloss. To jest Forever Rose, bardzo ładny taki kolorek dzienny. I zaraz wracam i będziemy kończyć dzisiejszy filmik. No i już jestem. Dokończyłam makijaż, za chwilę wychodzę z domu. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo tak patrzę za okno i tak się zachmurzyło, światło skacze jak szalone. Może kogoś to denerwować, ale bardzo przepraszam, niestety na to nie mam na tą chwilę większego wpływu. I podsumowując tą paletę. Ta jest moja taka naj z tych trzech, które kupiłam w tym boksie. I muszę przyznać, że fajnie, że można dostać je w Sephorze. Może nie dla każdego, ale mamy tutaj teraz możliwość, aby nasze paluchy wylądowały w tych cieniach, aby je tam trochę pomiziać, trochę je porozcierać, sprawdzić konsystencję, pigmentację oraz tonację tych kolorów, więc to jest dobrze. Moim zdaniem jest jak najlepiej to jest przemyślane, chociaż no mówię, nie każdemu to będzie pasować, bo nie każdy może sobie podejść do Sephory i sobie sprawdzić te cienie. Ja je bardzo lubię ze względu właśnie na tonację, na to jak się one rozprowadzają w bardzo łatwy sposób na każdej bazie, z korektorem również też idą w parze i tutaj ja też powiem szczerze, nie jestem jakąś artystką, nie jestem osobą, która zjadła zęby na makijażu, potrafi naprawdę być taką osobą uszczypliwą, że każdego cienia się będzie czepiać i wyróżniać. Tutaj akurat nie ma takiego cienia, który mnie bardzo by wkurzał, z którym sobie nie poradzę. Ja jestem powiedzmy osobą, która trochę wie o makijażu, coś tam ze szkoły, coś tam ze swoich doświadczeń, trochę się na innych uczyłam i potrafię to wykorzystać no myślę na dobrym poziomie do użytku codziennego i to, że to się trzyma na oku, łatwo się blenduje i ma dobrą pigmentację, to jest naprawdę bardzo dobrze. No i oczywiście ta cena też przemawia jak najbardziej za. Dlatego warto podejść do Sephory, wsadzić paluch, spróbować, no i później jak się zastanowisz i oczywiście można wziąć do domu i się cieszyć i kombinować z różnymi paletami, z różnymi cieniami. Tu akurat ja wykonałam, widzicie, makijaż za pomocą jednej palety, wszystko jest, co mi tutaj potrzeba i nie musiałam wspomagać się innymi cieniami, także super. Będę wyjeżdżać do Anglii na prawie miesiąc teraz do mojego M, bardzo się cieszę, że zmienił zdanie, że jednak chce mnie tam. Będę teraz starać się też trochę więcej nagrywać i potem wrzucać to
w miarę możliwości, żeby tak nie zostawić gołego kanału przez miesiąc. I oczywiście później jak wrócę, to Wam też trochę poopowiadam, co wiedziałam, może coś przywiozę fajnego, to Wam też pokażę. I mam nadzieję, że wszystko będzie u Was dobrze, że pogoda się poprawi i będziecie bardzo zadowolone z na przykład wakacji czy urlopu. Dobrze to wykorzystacie. Cię to wszystko, życzę Wam miłego dnia i wszystkiego dobrego. Pa!